Koronawirus zasłania nam świat i teraz chcemy go trochę odsłonić. W Poranku Wnet gościem jest Mateusz Gasiński, prezes Fundacji Dobra Fabryka. Nie po raz pierwszy w Poranku Wnet. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. Granica turecko-grecka, co tam się dzieje? Tak naprawdę wydaje mi się, że mamy do czynienia przynajmniej z dwoma różnymi sytuacjami. Po pierwsze Evros, okolica Evros i granica lądowa między Grecją a Turcją. I tam, jak już sam minister obrony narodowej Grecji mówi w ostrych słowach, nazywając to wojną bez amunicji, dochodzi do starć między strzegącymi z obu stron granic, z jednej strony gwardią i policją grecką, z drugiej strony podjudzanymi przez stronę turecką uchodźcami. Dochodzi tam do kilku incydentów. Przez weekend mieliśmy do czynienia z bardzo, trzeba powiedzieć, poważną sytuacją, mianowicie w piątek wieczorem samochód wojskowy, pojazd wojskowy, amfibia próbowała sforsować ogrodzenie graniczne. Amfibia turecka. Tak, amfibia turecka próbowała sforsować ogrodzenie. Zatem to są już takie dość poważne incydenty, o których no, władze greckie jakby próbują podchodzić do tego na zimno. Nie dają się prowokować, natomiast tych prowokacji jest coraz więcej. Kilka dni temu jakby doposażeni również uchodźcy w jakieś liny metalowe próbowali również obalić to ogrodzenie. Strona turecka gazem łzawiącym spycha migrantów, żeby sforsowali granice, jakby przysuwa ich coraz bliżej. Nijak się to ma do tej sytuacji politycznej, która się teraz dzieje wokół tego sporu turecko-greckiego, bo Erdogan teraz, można powiedzieć, rozdaje karty i jest chyba najchętniej goszczony wśród przywódców różnych państw. W poniedziałek spotkał się z przywódcami Unii Europejskiej. Spotkanie miało wypracować jakieś pokojowe rozwiązanie tego impasu. Natomiast do czego doprowadziło? Do tego, że po spotkaniu państwo się rozeszli. Prezydent Turcji nie udzielał wywiadów. Powiedział, że oficjalne stanowisko pojawi się we wtorek, czyli wczoraj. Natomiast wczoraj ta wojna informacyjna miała swój ciąg dalszy, bo zarzucał już stronie greckiej, że doprowadziła do śmierci 4 lub 5 migrantów i że jakby spór między Turcją i Grecją jest uzasadniony, bo ta umowa, która trwała od 2016 roku, w żaden sposób nie była przestrzegana, że dochodziło tam do wielu nadużyć. No i prezydent Turcji ma czym grać, niestety, ponieważ w Turcji jest, tak jak być może państwo wiedzą, migrantów bardzo dużo, to jest 3,5 miliona ludzi. Podczas spotkania przed weekendem prezydenta Erdogana z władzami rosyjskimi, z Władimirem Putinem, doszło do porozumienia i zawieszenia broni w prowincji Idlib. Wszyscy odbierali to jako jakąś szansę, że jednak zawieszenie działań w prowincji na północy Syrii spowoduje tym, że władze tureckie wycofają się troszeczkę, zrobią krok do tyłu i jednak uchodźcy przestaną być zakładnikami na granicy. Do tego jednak nie doszło i w dalszym ciągu dochodzi do trzeba powiedzieć, w skalę międzynarodowych bardzo poważnych incydentów. Ale czy to jest tak, że z obozów dla uchodźców w Turcji napływają coraz to nowi uchodźcy na granicę turecko-grecką, czy tam jest jakaś grupa ludzi, która cały czas próbuje wedrzeć się do Europy? Tam jest cały czas grupa ludzi, natomiast ostatni raz w poniedziałek minister spraw wewnętrznych tureckich powiedział, że uchodźcy, którzy przebywają na terenie Turcji, że to jest ten czas, że powinni iść do granicy. Zatem to jest kolejny po ubiegłotygodniowych komunikat jasny, oficjalny, że trzeba do tej granicy dotrzeć.
w jednym z portali internetowych przeczytałem dzisiaj, że to jest 2000 ludzi. Czy to jest liczba taka, czy tych jest kilkanaście tysięcy, jak się mówiło kilka dni temu? Tak naprawdę trudno to oszacować, ponieważ dostęp do tamtego regionu przez pracowników organizacji humanitarnych jest bardzo ograniczony. Ci, którym udało się tam dotrzeć, mówią, że takiego problemu, takiej skali nie widzieli, dawno nie widzieli. Więc jedne źródła podają, że to są 2000, inne, że 4, inne, że kilkanaście tysięcy ludzi. Natomiast nie zmienia to faktu, że patrząc na ich sytuację, jest to sytuacja dramatyczna, jeśli chodzi o prawa człowieka, które w żaden sposób nie są przestrzegane, bo tak naprawdę ci ludzie są w potrzasku między coraz bardziej podszczypującymi się armiami dwóch krajów. Trzeba powiedzieć, że mamy marzec, więc tym ludziom grozi wychłodzenie, grozi głód, przecież oni nie mają tam dostępu do żadnej pomocy humanitarnej. Sytuacja jest bardzo trudna. A co dzieje się na wyspach? Właśnie na wyspach sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo tam do jakby od granicę grecką i granicę turecką stanowią wody Morza Egejskiego, a zatem do takich incydentów jak na lądzie nie dochodzi. Natomiast tam obserwujemy zupełnie inną sytuację, mianowicie widzimy, jak bardzo zdesperowani są mieszkańcy wysp. Organizują się w lokalne gangi, żeby pokazać skalę chaosu. Opowiem, jak wyglądała sytuacja, jeden incydent na wyspie Lesbos w ubiegły piątek. Na wyspę Lesbos docierają grupy neonazistowskie. Pięciu obywateli Niemiec i Austrii pojawiło się na wyspie po to, żeby wesprzeć tak naprawdę w bronieniu granic Unii Europejskiej. Natomiast wyposażeni w aparaty fotograficzne udawali dziennikarzy i spotkali się z lokalnymi gangami poruszającymi się po stolicy wyspie Mytilini i doszło do bójki. Gangi lokalne zaatakowały neonazistów. Jakby doszło do nieporozumienia, myśleli, że to są dziennikarze. W związku z tym to pokazuje też, jak bardzo niemile widziani są na wyspie przyjezdni. Czy to pracownicy organizacji humanitarnych, czy to dziennikarze. Grecy są po prostu zmęczeni. Żeby też pokazać sytuację Greków i to, jak oni teraz bardzo są przeciwko całej tej sytuacji. Dwa tygodnie temu podczas ostatniego spotkania rozmawialiśmy, do czego tam doszło. To doszło do walk między policją grecką a wyspiarzami. Jakby protesty polegały na tym, że wyspiarze sprzeciwiali się kolejnemu obozowi. Natomiast teraz sytuacja wygląda tak, że jakby oni wciąż są przeciwko, ale porównując tą sytuację Greków na Lesbos z 2016 rokiem, kiedy tak naprawdę wczoraj w rozmowie z Kateriną, która zajmuje się naszym projektem na wyspie Lesbos, rozmawialiśmy o tym, że przecież to przyjęcie uchodźców w 2016 roku, kiedy ten kryzys się zaczynał, to w jaki sposób ludzie się wtedy zaangażowali w pomoc, w zaopiekowanie tych ludzi. Sklepy otwierały swoje toalety, żeby uchodźcy mieli się gdzie umyć i to przyjęcie było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Przecież mieliśmy kilku kandydatów do pokojowej Nagrody Nobla stamtąd, przez to, że tak bardzo wspierali. Byli rybacy, którzy swoje łodzie zawiesili swoją działalność i pracę i pomagali uchodźcom. Natomiast teraz sytuacja wygląda zupełnie przeciwnie. I do czego doszło? Doszło do tego, że wyspiarze mówią, że oni już pomogli wystarczająco, że oni nie są w stanie już dalej pomagać. Potrzebują Europy, potrzebują zmiany warty do tego, żeby tymi ludźmi się zaopiekować.
Mateusz Gasiński, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Prezes Fundacji Dobra Fabryka był gościem poranka. Na zegarze 7:43. To może posłuchamy zespołu Coldplay? Może tak bardzo być? Proszę. Poranku Wnet, Coldplay, słuchamy.